Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład dotyczący przeglądu aplikacji dedykowanych do przetwarzania produktów LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami ISOP. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Oprogramowanie FugroViewer obsługuje chmury punktów o rozszerzeniach LAS, TXT, skompresowane pliki LAS oraz referencyjne w formatach SHP oraz GeoTIFF. Podstawową funkcjonalnością FugroViewer jest umożliwienie użytkownikowi przeglądania chmury punktów ALS w oknie 2D, 3D i w formie widoku przekrojów na tle referencyjnych ortofotomap lotniczych i satelitarnych lub danych wektorowych. Przeglądarka umożliwia generowanie modelu TIN na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów. Oprogramowanie posiada szerokie możliwości doboru palety barw dla wyświetlania numerycznego modelu terenu oraz jego odcieniowania. Użytkownik ma również możliwość zastosowania sztucznego przewyższenia danych. GeoVerse jest produktem pozwalającym na wizualizację danych w postaci chmury punktów pochodzących ze skanowania laserowego. Renderowanie chmury punktów w tej aplikacji opiera się na technologii pozwalającej na pracę z dużymi zbiorami danych, które mogą być przetwarzane z prędkością do 2 milionów punktów na sekundę. Technologia ta wykorzystuje trójwymiarowy algorytm wyszukiwania, pozwalający renderować w czasie rzeczywistym dane lider. Stosując aplikację Geoverse, dane w formacie LAS są kompresowane, redukując pliki do około 5-20% pierwotnego rozmiaru. Kompresja jest bezstratna i nie wpływa w żaden sposób na jakość danych. Przyglądarka MLidar Viewer została stworzona w celu umożliwienia bezpłatnego dostępu szerokiej rzeszy użytkowników Lidar do wizualizacji chmur punktów pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Program obsługuje formaty LAS, ASCII, format binarny oraz format PIF. Dzięki przyjaznemu w obsłudze graficznemu interfejsowi użytkownik może synchronizować wiele widoków i zbiorów danych oraz generować profile wzdłuż chmury punktów. MLIDAR posiada predefiniowane widoki na chmurę punktów, które można zapisać. Wizualizacja punktów. Może być realizowana według wartości atrybutów wysokości, intensywności, odległości od skanera, nazwy pliku, numeru klasy, wartości rgb, echa, kolejności ech, czy też czasu GPS. Program pozwala m.in. na przeprowadzanie podstawowych pomiarów w chmurze punktów. Bardzo ciekawą opcją jest możliwość wyselekcjonowania fragmentu chmury punktów wielobokiem regularnym, nieregularnym okręgiem, a także sześcianem przy zdefiniowanej jego głębokości. Producentem oprogramowania Argis jest amerykańska firma Esri. W kontekście pracy z danymi lider, istotne i niezbędne jest rozszerzenie Argis czy d Analyst. Obsługa, praca i zarządzanie plikami LAS odbywa się przez zastosowanie jednego z trzech natywnych formatów, które rozszerzają możliwości edycji, wizualizacji, analizy i udostępniania danych źródłowych. Wymienione zestawy danych pozwalają na obustronną konwersję do wielu formatów zewnętrznych. Oprogramowanie Argis zapewnia obsługę skompresowanych plików w formacie z Dodatkowym atutem platformy Argis jest oprogramowanie argis for server umożliwiające udostępnianie danych LIDAR w postaci usługi rastrowej, jak również publikowanie wygenerowanych produktów pochodnych z użyciem usługi ArcGlobe. Program DTM Master pakietu oprogramowania Info jest narzędziem służącym do tworzenia i edycji modeli terenu wysokiej jakości inżynieryjnej. Oprogramowanie DTM Master stanowi część cyfrowego systemu fotogrametrycznego Info, który zawiera aplikację Application Master, służącą do zarządzania projektem. Zapewnia ona kompleksowy zbiór narzędzi do zdefiniowania importu eksportu projektu oraz danych DTM. Program oferowany jest w dwóch wersjach. Pierwsza z nich, DTM Master, to stacja do edycji danych DTM Lidar z ich monoskopowym podglądem. Wersja DTM Master Stereo jest cyfrowym stereoskopowym środowiskiem pomiarowym do kontroli jakości danych 3D. Program w tej wersji posiada także kompletną funkcjonalność DTM Master. EnviLidar. Jest oprogramowaniem amerykańskiej firmy Exilis. Program obsługuje dane LIDAR zapisane w formacie LAS, LAS, TXT oraz BIN. Oprogramowanie umożliwia zarówno wizualizację chmury punktów w widoku 2D oraz 3D, jak również przetwarzanie danych i generowanie produktów pochodnych, takich jak numeryczne modele terenu oraz obiekty 3D. EnvyLidar posiada również narzędzia z zakresu kontroli danych, dzięki którym można wykonywać manualną edycję punktów. Obiektów oraz reklasyfikację chmury punktów. Nvidar oferuje nie tylko narzędzia służące do tworzenia danych i produktów pochodnych, ale również zestaw algorytmów, dzięki którymi można utworzyć mapę gęstości lasu, zaznaczyć najwyższy punkt w chmurze, czy też zmienić jej odzorowanie, a nawet wykonać analizę widoczności opartą na numerycznym modelu pokrycia terenu. Aplikacja Erdas Imagine. Pozwala na podstawowe operacje wyświetlania, analizy i przetwarzania chmur punktów pochodzących ze skanowania laserowego. Wizualizacja chmury punktów LIDAR realizowana jest w standardowej przeglądarce programu, jaką jest Imagine Viewer. Do dyspozycji jest również widok przekroju poprzecznego i podłużnego oraz widok wzdłuż całego profilu. Edas Imagine jest narzędziem umożliwiającym generowanie rastrowych modeli wysokościowych. Na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł, a następnie wykorzystanie ich do dalszych analiz. Pakiet oprogramowania Fusion został stworzony do pracy z danymi LIDAR jako wsparcie analiz dla rozległych obszarów leśnych, pozwalając na m.in. uzyskanie informacji statystycznych ze zbiorów chmur punktów ALS. Statystyki pozwalają m.in. na generowanie map rastrowych, o zdefiniowanym rozmiarze siatki reprezentujących wybrane cechy taksacyjne, a nawet histogramy struktury pionowej drzewostanów. Oprogramowanie Fusion zapewnia wsparcie dla skompresowanych chmur punktów w formacie LAS. Program Fusion pozwala na integrację trójwymiarowej powierzchni terenu z danymi dwuwymiarowymi, jak np. lotniczą ortofotomapą cyfrową czy satelitarną, lub mapami topograficznymi. Ponadto program sprawdza się przy generowaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu, a także dzięki możliwości normalizacji chmury punktów pozwala na generowanie znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu. Jednym z komponentów pakietu Fusion jest program LDV, który zapewnia środowisko do wizualizacji 3D w oparciu o OpenGL. Ponadto w pakiecie Fusion dostępna jest przeglądarka PDQ. Program PDQ odczytuje dane w formacie LDA, LAS, LAS oraz DTM. Ogromną zaletą pakietu Fusion jest możliwość pracy z wykorzystaniem linii komend oraz tworzenia programów sadowych. Pozwala to na znaczne zautomatyzowanie przetwarzania danych. Pakiet oprogramowania GRAS GIS został opublikowany na licencji General Public License i może być używany na różnych systemach operacyjnych. Użytkownicy mogą korzystać z programu poprzez graficzny interfejs lub na drodze połączenia się do bibliotek GRAS poprzez inne oprogramowanie, np. Quantum GIS. Opublikowanie wersji GRAS 6 wprowadziło nowy silnik zarządzający analizą wektorową oraz wspomaganie analiz sieciowych. Program GRAS obsługuje szeroki wachlarz rastrowych i wektorowych formatów. W tym posiada funkcjonalności zdefiniowane przez OGC w celu zapewnienia interoperacyjności z innymi systemami GIS. Oprogramowanie posiada narzędzia do zarządzania i analizy danych przestrzennych, tworzenia rastrowych produktów pochodnych oraz wizualizacji danych. Na program składa się przeszło 350 funkcji, które zebrano w moduły umożliwiające analizy wektorowe oraz rastrowe przetwarzanie zobrazowań teledetekcyjnych analizy 3D, jak również wizualizacje. Moduły z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do przetwarzania oraz analizy chmur punktów LIDAR. Last Tools jest pakietem oprogramowania służącym do pracy z chmurami punktów pochodzącymi ze skanowania laserowego. Początkowo całkowicie bezpłatne oprogramowanie zostało rozwinięte i stało się jednym z konkurencyjnych, bardzo popularnych produktów na rynku oprogramowania LIDAR. Produkt jest dalej rozwijany przez jego twórcę, Martina Isenburga, który oferuje komercyjne i akademickie wersje oprogramowania. Pakiet dla Stools składa się z kilkudziesięciu skryptów przeznaczonych do pracy z chmurami punktów ALS w plikach o formacie LAS. Program obsługuje także pliki z rozszerzeniami BIN, SHP czy ASCII. Pakiet dla Stools obsługuje chmury punktów ALS w postaci bezstratnie skompresowanych plików LAS. Wcześniejsze wersje wymagały od użytkownika stosowania komend w linii poleceń. Obecnie został dodany interfejs graficzny z dostępem do poleceń i ustawień. Poza samodzielną aplikacją Last Tools dostępny jest również jako tzw. skrzynka narzędziowa dla oprogramowania ARGIS lub jako rozszerzenie funkcji QGIS. Lymon Point Cloud Tools jest aplikacją pozwalającą na wizualizację, edycję oraz udostępnianie i przechowywanie danych lidar. Aplikacja Lyman Viewer pozwala na bezpośredni odczyt chmury punktów zapisanych w podstawowych formatach danych, dołączenie danych rasterowych 2D z dyskowych lub poprzez usługę WMS odczyt i zapis punktowych i obszarowych markerów wektorowych. Dane źródłowe są przetwarzane i zapisywane do wewnętrznego formatu, dzięki czemu możliwa jest płynna praca na bardzo dużych zbiorach danych. Przeglądarka umożliwia filtrację chmury punktów według zadanych atrybutów, wykonywanie pomiaru 2D i 3D, generowanie statystyk i mapy gęstości, a także synchronizację danych lidar z obrazami i plikami wideo. Oprócz Limon Viewer dostępna jest aplikacja Laimon Editor i Limon Server, które służą do klasyfikacji i edycji punktów, tworzenia produktów pochodnych i rysowania obiektów 3D. Oprogramowanie LIS firmy Laserdata jest aplikacją wykorzystywaną do przetwarzania, wizualizacji, zarządzania, w tym do przechowywania danych LIDAR oraz produktów pochodnych. Aplikacja jest rozszerzeniem dla oprogramowania SAGA znanego na rynku rozwiązania typu open source. Dzięki tej integracji pakiet LIS, oprócz możliwości analizy danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego, umożliwia obsługę i analizę danych rastrowych oraz wektorowych. Niezmiernie istotną zaletą jest możliwość współpracy LIS z bazą danych Postgres, co pozwala na przechowywanie danych LIDAR bezpośrednio w strukturze bazodanowej, a nie w postaci plikowej. Na oprogramowanie LIS składają się cztery podstawowe moduły: LIS Server, LIS GUI, LIS MOD oraz LIS Web. Oprogramowanie LIS, oprócz standardowych rozwiązań do przetwarzania danych LIDAR, można stosować w leśnictwie. Dzięki udostępnieniu takich możliwości jak np. wykrywanie zasięgu lasu, czy też pojedynczych drzew, obliczanie szerokości koron drzew, objętości, czy też zasobności drzewostanów. Wykorzystując dodatkowe narzędzia w oprogramowaniu lis można wykonać analizy szorstkości terenu, np. w celu propagacji hałasu, czy też fali powodziowej na obszarach zalewowych, ponadto szczególnie interesujące wydają się narzędzia do generowania statystyk chmur punktów lidar. A także ich segmentacji według zadanych atrybutów. Dzięki wykorzystaniu pakietu oprogramowania LIS, połączonego z aplikacją SAGA, w łatwy sposób można wykonać analizy nasłonecznienia czy mapy hałasu. Oprogramowanie LP360 firmy Cocoherent jest aplikacją pozwalającą na zaawansowane przetwarzanie oraz wizualizację chmury punktów LIDAR w środowisku Windows, czy też w środowisku oprogramowania Argis. Producent oprogramowania LP360 oferuje bezpłatną aplikację Viewer oraz komercyjną, licencjonowaną na trzech poziomach zaawansowania BASIC, Standard i Advanced, dostępną zarówno w wersji 32-bitowej, jak i 64-bitowej. Oprogramowanie LP360 pozwala na wczytanie bądź import danych LIDAR z formatu LAS, TXT, MG4 oraz eksport danych do plików z rozszerzeniami. Shape, TXT, DXF, DGN, zastosowaniem filtracji chmury punktów oraz zadanego cięcia arkuszowego. Najważniejszą cechą oprogramowania LP360 jest jego pełna integracja z aplikacją ArcMap firmy ESRI. Użytkownik GIS środowiska ArcMap nie będzie miał żadnego problemu z intuicyjną pracą w LP360. Wszelkie produkty wygenerowane za pomocą LP360 są kompatybilne z obsługiwanymi formatami przez Argis. Podczas pierwszego wczytania danych LIDAR do aplikacji, dla wszystkich plików LAS generowane są piramidy, pozwalające na szybką i łatwą pracę z danymi LIDAR. Wykorzystując bezpłatną wersję LP360 Viewer, pracującą wyłącznie jako samodzielna aplikacja, użytkownik może wizualizować chmury punktów LIDAR w oknach 2D, 3D oraz tworząc przekroje. Aplikacja umożliwia zmianę wizualizacji, dzięki czemu chmura punktów może być również wyświetlana jako model szkieletowy lub TIN, pokolorowany w zależności od wartości wybranego atrybutu chmury punktów, np. klasy, kolejności odbicia, numeru linii nalotu, RGB lub parametrów gęstości punktów, czy też względnej różnicy wysokości. Aplikacja LP360 Viewer umożliwia jednoczesne wczytywanie danych wektorowych shape. I rastrowych m.in. formatach TIF, JPEG, ECW i MG do jednej przestrzeni roboczej. Bardzo ciekawą opcją pozwalającą na kolorowanie chmur punktów ALS wartościami RGB z ortofotomap lotniczych jest funkcja GISFusion. Oprócz wymienionej funkcjonalności, LP360 Viewer pozwala na pomiar wysokości w oknie profilu oraz podgląd zawartości nagłówka pliku LAS. Bezpłatną, nielimitowaną czasowo wersję LP360 Viewer użytkownik otrzymuje po zainstalowaniu testowej wersji pełnego oprogramowania LP360. Znacznie szersze możliwości otwierają się przed użytkownikiem korzystającym z komercyjnych wersji aplikacji LP360 Basic, Standard i Advance. Do najciekawszych funkcji aplikacji można zaliczyć generowanie modeli wysokościowych i warstwic, wektoryzację linii ciągłości terenu, Wraz z analizą objętości oraz wykonywaniem map zasięgów roślinności oraz obrysów budynków w celu generowania miast 3D. Uwagę również zwracają funkcje manualnej i automatycznej klasyfikacji chmury punktów. Produkt Map Power View służy głównie do tworzenia rysunków CAD w przestrzeni 2D oraz 3D. Kompozycję okna roboczego oraz dostępnych pasków oraz ikon można dowolnie edytować, dzięki czemu praca z oprogramowaniem Staje się wygodna dla operatora. Do projektowania rysunków wektorowych we własnym formacie DGN, platforma Map Power View pozwala wykorzystywać dane zapisane w formatach wektorowych, rasterowych, pochodzących ze skanowania laserowego. Za obsługę chmur punktów ze skanowania laserowego w oprogramowaniu odpowiada jeden z najbardziej wydajnych silników graficznych. Dane LIDAR konwertowane są do formatu pod. Modyfikacja chmur punktów w aplikacji jest w zasadzie ograniczona do zmiany sposobów wyświetlania. Aktualnie w celu edycji chmur punktów LIDAR należy korzystać ze specjalistycznych zewnętrznych aplikacji dodatkowych przygotowanych w postaci plików WBA lub aplikacji MDL. Pakiet oprogramowania OPALS został opracowany w Instytucie Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu w celu przetwarzania danych LIDAR. Pakiet składa się z kilku modułów tematycznych, oferujących różnorodne narzędzia przetwarzania chmur punktów lidar, takie jak nadawanie georeferencji, przeprowadzenie kontroli jakości, klasyfikacja i tym podobne. Oprogramowanie bardzo dobrze radzi sobie z kompletnym przetwarzaniem chmur punktów od danych nieprzetworzonych do produktu końcowego, jak na przykład numeryczny model terenu. Dodatkowo posiada wysoki stopień automatyzacji pracy z dużymi zbiorami danych lidar. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu modułów dostępnych z poziomu linii Comment oraz z wykorzystaniem skryptów w języku oprogramowania Python i C++. Oprogramowanie Opals zbudowane jest z szeregu narzędzi, które mogą zostać wykorzystane bezpośrednio w środowisku programistycznym. Pakiet Opals jest podzielony na małe, dobrze zdefiniowane moduły, które mogą być swobodnie łączone, co daje w efekcie elastyczne narzędzie przetwarzania danych. Ponadto stworzono moduł Opals Data Manager do zarządzania zbiorami danych. Zapewnia on realizowanie bardzo wydajnych zapytań przestrzennych dla danych punktowych i liniowych. Program Opals wykorzystuje bibliotekę wymiany formatów GDAL, jest także zgodny ze specyfikacją OGC, co zapewnia łatwiejszą wymianę pomiędzy innymi pakietami oprogramowania, jak na przykład GRAS. Oprogramowanie SAGA zawiera zestaw narzędzi do analiz danych przestrzennych w postaci wektorowej, tabelarycznej, ale przede wszystkim rastrowej. Pakiet SAGA należy do grupy programów w zakresie open source. Program SAGA udostępnia ponad 300 modułów, w tym biblioteki GDAL, które obsługuje około 40 różnych formatów plików. Pakiet SAGA posiada kilka modułów do pracy z chmurą punktów pochodzącej ze skanowania laserowego. Zawiera moduły do jej przetwarzania, w tym do importowania plików o rozszerzeniach takich jak SHP, ASCII, STL czy popularnego formatu LAS. Aplikacja SAGA pozwala na wizualizację oraz konwersję chmury punktów LIDAR z formatu LAS do pliku SHP lub SPC. Oprogramowanie posiada także funkcje służące do generowania modeli wysokościowych oraz do prowadzenia symulacji ryzyka pożarowego analiz hydrologicznych czy modelowania oddziaływania człowieka na środowisko wykorzystując narzędzia z zakresu analiz widoczności. Oprogramowanie Saga zostało wykorzystane przez wybrane moduły programu Lis jako silnik aplikacji. Scope++ jest programem Instytutu Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu oraz firmy Trimble który powstał z myślą o przetwarzaniu chmury punktów pod kątem interpolacji danych pochodzących z opracowań fotogrametrycznych oraz zarządzania zbiorami oraz wizualizacji danych lidar. -a. Oprogramowanie Scope zostało napisane z wykorzystaniem technik obiektowych języka C z zaimplementowanym interfejsem użytkownika. Gwarantuje to stabilność i dużą szybkość działania aplikacji. Programy firmy Terasolid to pakiet aplikacji wykorzystywany przez geodetów, inżynierów, projektantów oraz wielu innych specjalistów potrzebujących rozbudowanych możliwości przetwarzania oraz wykorzystania danych z lotniczego i mobilnego skanowania laserowego. Zaletą pakietu aplikacji Terasolid jest jego działanie w środowisku CAD w programie MicroStation czy także Map Power View. Dzięki temu otrzymujemy możliwość korzystania z narzędzi do wizualizacji, manipulacji, czy też digitalizacji poszczególnych obiektów wizualizowanych poprzez aplikację TerraSolid. Pakiet Terasolid składa się z kilku aplikacji, spośród których najważniejsze w procesie przetwarzania danych ALS to TerraScan, TerraMatch, TerraModeler, TerraFoto, TerraSlave oraz TerraStereo. Teraskan jest podstawową aplikacją pakietu Terasolid, służącą do wczytywania, przetwarzania oraz eksportu i zapisu danych LIDAR. Aplikacja zawiera kilkanaście wbudowanych automatycznych algorytmów do klasyfikacji chmur punktów, zeskanowania laserowego oraz narzędzi do manualnej edycji wyników klasyfikacji. Dodatkowo, producent zaimplementował narzędzia służące do analizy linii energetycznych oraz generowania modeli miast 3D. Aplikację uzupełniającą funkcjonalność TerraScan jest TerraSlave. Służy ona do wykorzystania makropoleceń napisanych w TerraScan w tle, nie blokując możliwości dalszej pracy oraz umożliwia wykonywanie obliczeń na kilku stacjach roboczych, na których program jest zainstalowany. Program TerraModeler oferuje możliwość generowania, edycji oraz zapisu numerycznego modelu terenu numerycznego modelu pokrycia terenu w postaci GRID lub TIN, jaki również posiada algorytmy służące do generowania linii warstwicowych. Dodatkowo zawiera opcję generowania aktywnego modelu TIN, który ułatwia weryfikację danych lidar w aplikacji TeraScan. Aplikacja TeraFoto umożliwia przetwarzanie zdjęć cyfrowych generowanie cyfrowej ortofotomapy oraz prawdziwej ortofotomapy. Dodatkowo zawiera funkcje pozwalające na teksturowanie modeli miast 3D ze zdjęć lotniczych wykonanych w nadirze oraz zdjęć ukośnych. TeraFoto umożliwia także tak zwane kolorowanie, czyli nadawanie atrybutów RGB chmurze punktów ze zdjęć cyfrowych oraz generowanie animacji na podstawie danych powstałych w środowisku Terasolid i Microstation. TerraMatch jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym poprawę dokładności i jakości surowej chmury punktów ze skanowania laserowego czy też mobilnego. W procesie wyrównywania danych niezbędna jest informacja o trajektorii lotu lub przejazdu. Aplikacja pozwala na pomiar różnic pomiędzy powierzchniami z nakładających się na siebie poprzecznie pasów na lotu lub pomiędzy przejazdami ze skanowania mobilnego. Tereo jest najnowszą aplikacją firmy TerraSolid działającą samodzielnie poza środowiskiem firmy Bentley. Aplikacja umożliwia wizualizację bardzo dużych zbiorów chmur punktów ALS i MLS oraz generowanie animacji. Nowością jest możliwość wyświetlania chmur punktów w trybie pełnego 3D oraz digitalizacja obiektów na chmurze punktu. Firma Esli w 2014 roku zaproponowała format kompresji chmur punktów LIDAR pod nazwą ZLAS który umożliwia niezmiernie szybki i wydajny dostęp do struktury chmur punktów w formacie LAS. Jest on obsługiwany zarówno przez aplikacje desktopowe jak również nadaje się do przechowywania i dystrybucji danych lidar na serwerach. Kompresja do formatu z LAS wykonywana jest przy pomocy bezpłatnego narzędzia ESRI LAS Optimizer. W procesie kompresji chmur punktów statystyki oraz indeksy przestrzenne dodawane są do skompresowanego pliku. Dzięki temu Plik wynikowy jest łatwiejszy w użyciu, a dostęp do danych przez zapytania przestrzenne i tematyczne został znacząco usprawniony. Narzędzie LAS Optimizer buduje indeksy przestrzenne, korzystając ze średnich odstępów pomiędzy poszczególnymi punktami chmur lidar. Plik LAS X jest jedynie plikiem pomocniczym, który zawiera statystyki oraz indeksy przestrzenne. Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji automatycznego skanowania plików. I uśredniania wartości odstępu pomiędzy punktami, wskazania pliku nagłówkowego, z którego odczytana jest informacja o odstępach, lub samodzielnego wpisania wartości, o ile jest ona jemu znana. Firma Lizard Tech, znana z kompresji falkowej obrazu MrSeed, opracowała aplikację Lidar Compressor, przeznaczoną dla chmur punktów Lidar, zapisanych w formacie LAS lub ASCII. Beztratna kompresja powoduje zmniejszenie rozmiarów plików nawet o 75% przy zachowaniu wszystkich punktów i dokładności ich położenia do formatu MG4. W sytuacjach krytycznych, rozmiar można zmniejszyć nawet o 90%, ale już przy stosowaniu kompresji stratnej. Program obsługuje dane w formacie LAS 1.0, 1.1 oraz 1.2, w tym wszystkich typów tzw. Point Data Record, a także MR. Seed. Czyli MG4. Produktem kompresji są dane w formacie MG4, który jest obsługiwany m.in. przez LP360 czy też Argis firmy ESRI. Interfejs oprogramowania umożliwia planowanie kolejek prac oraz podgląd chmury punktów z możliwością zmiany skali. Aplikacja CityEngine jest produktem firmy ESRI. Program wykorzystywany jest. W każdej dziedzinie, w której ważne jest odpowiednie zaprezentowanie danych przestrzennych 3D, m.in. w planowaniu przestrzennym, urbanistyce, jak również w grach komputerowych i filmach. Największą zaletą oprogramowania jest połączenie typowych metod modelowania z technologią tworzenia proceduralnego. Polega ona na automatyzacji i kodowaniu pewnych zjawisk powtarzających się w konkretnych sytuacjach. Program jest integrowany z plikami Shape. Oraz geobazami plikowymi, dzięki czemu można swobodnie przenosić dane pomiędzy ArcMap a CityEngine. Engine. W najwyższej wersji oprogramowania dostępny jest także moduł w języku Python do tworzenia oraz eksportu danych. Jednym z kluczowych formatów, do których można eksportować wynikowe projekty, jest 3D Web Scen. Gotowy projekt można opublikować do skompresowanego pliku 3WS, a następnie udostępnić go w sieci. Można go otworzyć przez przeglądarkę obsługującą technologię WebGL, zachowując jego dynamiczny, trójwymiarowy charakter. GeoMedia to produkt firmy Intergraph, umożliwiający przetwarzanie wektorowych i rastrowych formatów danych. Aplikacja obsługuje również usługi WCS, WFS i WMS. Oprogramowanie GeoMedia pozwala na wykonywanie analiz przestrzennych jak również zapytań atrybutowych. Ponadto stwarza możliwość analizy obrazów rastrowych poprzez generowanie modeli wysokościowych oraz wykonywanie specjalistycznych funkcji. Obiektowa architektura GeoMedia pozwala dostosowywać i rozwijać aplikację, używając standardowych języków programowania. W skład aplikacji pochodzą GeoMedia Viewer, GeoMedia Pro oraz WebMap czyli program do tworzenia czy też publikacji danych w internecie. QGIS jest projektem Fundacji Open Source Geospatial i należy do grupy programów Open Source. Oprogramowanie QGIS jest dedykowane do przetwarzania danych z zakresu GIS. Aplikacja obsługuje pliki formatów wektorowych oraz rastrowych. Program QGIS pracuje z różnymi bazami danych oraz obsługuje m.in. biblioteki GDAL. Aplikacja jest zintegrowana z PostgIS i UM Map Server. Oprogramowanie posiada wiele narzędzi do pracy z warstwami rastrowymi, wektorowymi, tabelami atrybutów, a także wizualizacji analiz przestrzennych. Szeroka funkcjonalność QGIS opiera się głównie na wtyczkach wewnętrznych bądź zewnętrznych. Na zasadzie wtyczki działa między innymi funkcja wizualizacji danych w 3D dostępna w oknie przeglądarki internetowej. QGIS posiada ciekawy moduł Orfeo Toolbox. Do przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Aplikacja City Planner szwedzkiej firmy Agency 9 to platforma internetowa, pozwalająca na udostępnianie i przeglądanie danych 3D na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i mobilnym, posiadającym dostęp do internetu, oraz przeglądarkę internetową wspierającą WebGL lub Java. Usługa firmy Agency 9. Oparta jest na rozwiązaniu bazującym na przetwarzaniu danych w tzw. chmurze, której wszystkie dane udostępnione są z zewnętrznych serwerów. Dzięki temu instytucja udostępniająca swoje dane i usługi nie musi posiadać własnej rozbudowanej infrastruktury sieciowej oraz serwerowej. Dzięki aplikacji City Planner. Użytkownik ma możliwość udostępniania numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, ortofotomapy lotniczej, modeli budynków 3D, generowania z danych ALS, MLS lub zdjęć lotniczych metodą steromeczingu zdjęć użytkowników, planów zagospodarowania i wiele, wiele innych typów danych przestrzennych GIS w najpopularniejszych formatach. Niezmiernie ciekawym rozwiązaniem usługi City Planner jest możliwość prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy mieszkańcami a administracją publiczną dzięki udostępnieniu danych przestrzennych w formie łatwej do interpretacji przez obywateli, którzy również mogą nanosić swoje uwagi, sugestie i komentarze. Planista podczas prowadzenia dialogu ma możliwość skalowania planowanych budynków i ich posadowienia w przestrzeni 3D miasta. Leader Online jest portalem pozwalającym zarejestrowanym organizacjom na zarządzanie swoimi danymi LIDAR, ortofotomapami i innymi danymi przestrzennymi. Aplikacja internetowa działa w technologii Dielmo Server, zapewniającej przechowywanie danych na zasadzie sklepu online. Poza tym jest platformą pozwalającą użytkownikom wyszukiwać i przeglądać chmury punktów LIDAR w trybie online. Aplikacja pozwala na przeglądanie danych w oknie 3D bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania. LIDAR Online umożliwia generowanie profili terenowych z możliwością ich pomiarów, edycji, klasyfikacji danych LIDAR. Firmy czy też instytucje udostępniające dane LIDAR mają możliwość ich archiwizowania i udostępniania w postaci plików, m.in. w formacie LAS. Portal LIDAR Online zmierza w stronę portalu społecznościowego, pozwalając swoim użytkownikom i dostawcom publikować, nabywać i zarządzać danymi w sieci. Celem autorów oprogramowania jest uczynienie danych LIDAR szeroko dostępnymi na rynku geoinformatycznym. Open Topography powstało przy współpracy University of California oraz Arizona State University. Open Topography jest projektem, w którym bezpłatnie udostępniane są dane wysokorozdzielcze o topografii powierzchni Ziemi pochodzące ze skanowania laserowego LIDAR oraz innych technologii. Poza udostępnianiem danych, Open Topography stawia sobie za cel uruchomienie serwisów do przetwarzania i analizy gromadzonych danych. Inicjatywa ta stanowi platformę wymiany informacji na temat dostępności danych. Oraz narzędzi do ich przetwarzania. Jednocześnie platforma jest miejscem wymiany wiedzy i licznych doświadczeń społeczności użytkowników LIDAR w zakresie badań o Ziemi. Dane zgromadzone przez Open Topography udostępniane są na trzech poziomach. Pierwszy z nich, obejmujący największe grono użytkowników, funkcjonuje poprzez przyglądarkę Google Earth. Pozwala ona na wizualizację produktów pochodnych przetwarzania danych LIDAR. I stanowi cenne narzędzie wykorzystywane dla celów naukowych, edukacyjnych i innych. Drugi poziom udostępniania danych to możliwość pobierania numerycznych modeli terenu w formacie rastrowym dla wybranego obszaru. Trzeci sposób pozwala na pobieranie chmury punktów LIDAR dla wskazanej lokalizacji, a także wykonywanie podstawowych operacji takich jak generowanie numerycznych modeli terenu. Użytkownik może zdefiniować zakres, rozdzielczość oraz klasy bądź numer odbicia, które zostaną wykorzystane w generowaniu modelu. W kolejnym kroku taki produkt można pobrać na własny dysk twardy bądź dokonać wizualizacji w Google Earth lub innej przyglądarce internetowej. Wykorzystując przeglądarkę internetową można dokonywać wizualizacji danych lidar w bezpłatnym viewerze danych lidar. Aby przeglądać chmurę punktów, wystarczy do aplikacji online wczytać chmurę punktów w formacie LAS lub XYZ i wyświetlić chmurę punktów według intensywności, wysokości, klasyfikacji oraz wartości RGB w oknie 2D i 3D. Należy podkreślić, że dane nie są przesyłane na serwer strony, ale wizualizacja jest po stronie przeglądarki. W bazie danych Oracle istnieją dwa modele składowania chmur punktów LIDAR. Model SDOPC pojawił się jako pierwszy i jest dostępny w wersji baz danych 11G. Dane składowane są w formacie binarnym, dla którego wykorzystywane są dwie struktury tabelaryczne, to jest w pierwszej przechowywane są metadane opisujące chmurę punktów, z pojedyncza chmura punktów pojawia się jako jeden wiersz tabeli z metadanymi. I n wierszy w tabeli z danymi. Każdy wiersz w tabeli z danymi zawiera wycinek chmur punktów. Domyślnie jest to 5000 punktów. Każda kolejna chmura punktów generuje jeden wiersz w tabeli metadanych i n wierszy w tabeli danych. Analityka wykonywana jest za pomocą wywoływania funkcji i procedur z pakietu SDO-PCPKG. Model SDO-PC-FLAT. Pojawił się w kolejnych wersjach baz danych Oracle jako rozwinięcie modelu SDOPC. Jest przeznaczone do składowania i przetwarzania danych w oparciu o urządzenie sieciowe Oracle XData, dedykowane bazie danych Oracle. Dane składowane są podobnie jak w poprzednim modelu w dwóch strukturach tabelarycznych. Pierwsza zawiera metadane, druga chmurę punktów, lecz nie w formacie binarnym, tylko w formatach prostych. Number Chart Data. Przejście na takie formaty wynika z funkcjonalności, które automatycznie realizuje XData, takie jak kompresja połączona z transformacją danych oraz wsparcie dla funkcji filtrowania i indeksowania, realizowane już na etapie odczytu danych. Powyższe funkcjonalności realizowane przez inteligentne urządzenia dyskowe przyspieszają przetwarzanie ogromnych zbiorów danych. Ze względu na fakt, iż dane składowane są w formatach prostych, do wykonywania analiz używa się języka SQL, co pozwala w praktycznie dowolny sposób komponować parametry analizy, np. tworząc bardzo złożone zapytania w oparciu o dane pochodzące z innych tabel. Należy jednak pamiętać, iż jest to model składowania chmur punktów dedykowany urządzeniu Oracle XData i próba użycia na standardowej maszynie spowoduje bardzo wolne wykonywanie zapytań SQL. Z czasem wykonywanie zapytań w akceptowalnym dla użytkownika czasie będzie wręcz niemożliwe. Do wizualizacji służą bardzo wydajne narzędzia pracujące bezpośrednio na formatach baz danych, zbudowane w oparciu o standardy OpenGL. Obsługa chmur punktów lidar oferowana przez bazę Postgres jest możliwa po kompilacji i aktywacji odpowiedniego rozszerzenia o nazwie point cloud. Składowanie chmur punktów lidar w bazie Postgres odbywa się na kilka sposobów. Możliwe jest składowanie zarówno pojedynczych punktów w typie PCPoint, jak i grup punktów zapisanych w blokach w typie PCPath. Chmura punktów LIDAR może posiadać różną liczbę zdefiniowanych atrybutów. Postgres oferuje użytkownikowi możliwość zdefiniowania, jakie atrybuty są składowane i w jakich formatach. Możliwe jest również składowanie wartości względnych i na podstawie opisu parametrów przechowywania Konwersja w locie na wartości bezwzględne, a także kompresja danych. Poprawne użycie oferowanych możliwości w efekcie powoduje mniejsze zapotrzebowanie na dostępną przestrzeń dyskową do przechowywania chmur punktów w bazach danych. Dostępne funkcje bazy danych Postgres z rozszerzeniem Point Cloud umożliwiają konwersję chmury punktów LIDAR na formaty tekstowe, łączenie bloków danych, sumowanie liczby punktów, selekcję pojedynczych punktów. Obliczanie statystyk, średnia, minimum, maksimum czy też filtrowanie wartości atrybutów chmur punktów. Możliwa jest również przestrzenna interakcja chmur punktów LIDAR z obiektami wektorowymi. W tym celu oprócz rozszerzenia Point Cloud należy uaktywnić rozszerzenie PostGIS, które jest odpowiedzialne za obsługę danych wektorowych, oraz rozszerzenie Point Cloud PostGIS odpowiedzialne za interakcję pomiędzy chmurą punktów a danymi wektorowymi. Przykładowe funkcjonalności, jakie posiada rozszerzenie Point Cloud Postgis to m.in. Point Cloud Intersect, bada ono, czy obiekty się przecinają i zwracają wartość logiczną oraz PC Intersection, które zwraca wyniki przecięcia, czyli wycinek chmury punktów z obiektem wektorowym. Do procesu tzw. ładowania i wyładowywania chmur punktów LIDAR z bazy danych Postgres służy biblioteka PIDAL. Użytkownik może także korzystać z formatu WKB i samodzielnie podjąć trud importu danych LIDAR do bazy danych. Zapraszam na demonstrację oprogramowania online do wizualizacji i przetwarzania danych LIDAR. Wykorzystując aplikację Lease Distribution możesz wizualizować i przetwarzać dane LIDAR na serwerze. W tym celu skorzystaj z demonstracyjnego serwera dostępnego na stronie internetowej wwwlis i wejdź jako użytkownik lis wpisując hasło demo. Zaloguj się, a następnie w przeglądarce internetowej zostaną wyświetlone mapy bazowe. Mapa bazowa, znajdująca się na serwerze, pochodzi z obszaru miasta Wrocławia. W obszarze tym dokonywana jest wizualizacja cieniowanego numerycznego modelu pokrycia terenu, map na słonecznienia, WMS Ortofotomapy oraz OpenStreetMap. Dodatkowo warstwami wyświetlającymi się w oknie List Distribution jest informacja atrybutowa oraz narysowane pliki Shape w celu dokonania eksportu danych lidar z serwera. Aplikacja List Distribution posiada narzędzia, które pozwalają na zarządzanie plikami, na zarządzanie zadaniami, a także Zawiera wiadomości systemowe, w oknie których będą wyświetlane informacje o wykonywanych w danym momencie czynnościach. Aplikacja List Distribution posiada moduły, które można rozszerzać do modułów dostępnych w aplikacji List Desktop. I na przykład, modułem dostępnym w demonstracyjnej wersji List Distribution. Jest eksport danych LIDAR do pliku LAS, eksport danych LIDAR do pliku ASCII, eksport danych LIDAR rozrzedzenie czy też eksport danych LIDAR z linii profilu. Dodatkowo można generować modele rastrowe, a także generować warstwice. W celu wyeksportowania danych LIDAR i zapisania na dysku, na samym początku należy narysować prostokąt. Czy też obszar ograniczający dany eksport? W tym celu nieco oddalmy się od obszaru mapy, a następnie, korzystając z narzędzi mapy, utwórz plik Shape. W celu utworzenia pliku Shape musisz go nazwać, nazwij go Wrocław, a następnie narysuj poligon w celu. Zaznaczenia obszaru eksportu. Zaznacz obszar eksportu. Może być to centralna część Starego Miasta. W celu zakończenia wektoryzacji przyciśnij dwukrotnie. A następnie zapisz plik. Zapisany plik znajdzie się w oknie manager plików. Wrocław.shape. Ten plik będzie. Ograniczał dalsze przetwarzanie danych LIDAR. Pierwszym przetworzeniem danych LIDAR będzie eksport danych LIDAR do pliku LAS. Skorzystaj z tego modułu, przyciśnij w eksport danych LIDAR do pliku LAS. W oknie przeglądarki otworzyło się okno modułów eksport danych LIDAR do pliku LAS. Jako obszar eksportu wskaż plik Shape Wrocław Shape. Jako filtr atrybutów klasyfikacji, pozostaw wszystkie punkty, aby dokonać eksportu. A jako nazwę pliku wynikowego podaj Wrocław Las. W celu wykonania zadania, przyciśnij wykonaj. Zadanie w tym momencie jest wykonywane. Zadanie zostało wykonane. Otrzymane pliki po odświeżeniu zostaną wyświetlone w menadżerze plików. Dane lidar zostały zapisane w pliku Wrocław Dolny Taki plik możesz pobrać poprzez kliknięcie w dany link lub poprzez skopiowanie danego linku i wklejenie. W okno przeglądarki, wklej. Plik zostanie zapisany w dowolnym miejscu, które skażemy na dysku. A więc przechodzimy do szkoleń LIDAR, ćwiczenia robocze i zapisujemy plik zip w folderze roboczym Zapisz. Przechodzimy do tego folderu i dokonujemy. Rozpakowania pliku do folderu Wrocław Dolny Podkreśnik Glas. Widzimy, że dane Lidar znajdują się w pliku. Po dwukrotnym kliknięciu Wrocław Dolny Podkreśnik Glas, zostanie uruchomione okno aplikacji LP360 darmowej przeglądarki danych LIDAR. Przeglądarka ta pozwoli Państwu wizualizować dane. LIDAR Pobrane z aplikacji List Distribution. Wykorzystując tą aplikację, możesz wizualizować chmurę punktów według klasyfikacji czy też wartości RGB dostępnej w chmurze punktów pobranej z aplikacji List Distribution. Dodatkowo dokonywać filtracji widoku, wyświetlając wyłącznie na przykład punkty klasy Grand i Tworząc powierzchnię TIN, wygenerowaną na podstawie klasy Grand, wyświetloną po wysokości. Dane LIDAR dostępne w aplikacji LP360 mogą być wizualizowane zarówno w oknie 3D, w dowolnym stylu wizualizacji. Ale także w oknie profilu. Podobnie jak w oknie 3D w różnych stylach wizualizacji. Dodatkowo w oknie profilu jest możliwość pomiaru odległości, a także wysokości, na przykład zadanego budynku. Wykorzystując aplikację LP360 Viewer. Nie tylko możesz dokonywać dodawania danych LIDAR, ale także dodawania plików Shape oraz plików rastrowych w zakładce Advice Raster. Wykorzystując przeglądarkę online List Distribution, pobierz z niej jeszcze dane rastrowe oraz wektorowe. W pierwszej kolejności przejdź do zakładki Moduły, a następnie wybierz Generowanie modeli rastrowych. Korzystając z tego modułu, możesz wygenerować numeryczny model pokrycia terenu, a także numeryczny model terenu w różnych rozdzielczościach: rozdzielczości jednometrowej oraz rozdzielczości pięciometrowej. Wybierz wszystkie numeryczne modele wysokościowe do eksportu. I ogranicz eksport poprzez plik Wrocław.Shape. Nazwij plik Wrocław Raster. I rozpocznij wykonywanie zadania. Zadanie jest już wykonywane. Wykonywane będzie w 12 krokach, ale w międzyczasie, kiedy zadanie generowania modeli rastrowych będzie wykonywane, możesz rozpocząć. Generowanie warstwic. Generowanie warstwic z użyciem modułu generowania warstwic pozwala na utworzenie warstwic na zadanym obszarze. Tym zadanym obszarem jest Wrocław. Natomiast raster wejściowy, pozwalający na wygenerowanie warstwic, to będzie numeryczny model terenu o rozmiarze 1 metra. Dodatkowo cięcie warstwicowe dla generowanego modelu. Będzie równe 1 metr. Aby w rezultacie wykonać generowanie warstwic, nazwij plik Wrocław warstwica i wykonaj zadanie. Zadanie czeka w kolejce, jak zostaną wygenerowane modele rastrowe. Modele rastrowe zostały wygenerowane. W tym momencie generowane są warstwice. Zadanie generowania warstwic zostało wykonane. Aby pobrać warstwicę z menadżera plików, odśwież jego widok i przyciśnij w link wrocławwarstwice.zip w celu pobrania warstwic na dysk. Po pobraniu wejdź do folderu roboczego, rozpakuj Wrocław Warstwica. Do folderu Wrocław Warstwica, a następnie przejdź do aplikacji LP360 i wczytaj: Plik, Shape z wykorzystaniem Add Data Layer. Przejdź do folderu roboczego, ćwiczenia robocze, a następnie wejdź do Wrocław Warstwica i wskaż Wrocław Warstwica.shape w celu otwarcia danego pliku. Warstwice które zostały wygenerowane w aplikacji LIS Distribution, znajdują się już w aplikacji LP360 i z powodzeniem mogą być wizualizowane w oknie przeglądania danych 2D. Dużą zaletą aplikacji LIS Distribution jest przetwarzanie danych LIDAR na serwerze. Dzięki temu, przetwarzając dane LIDAR, nie obciążamy naszego komputera ale wydajny serwer, który może się znajdować w danej instytucji lub innym miejscu na świecie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.skolenialeader.gugik.gov.pl.